Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska, to jest Klub Trójki. Tematem dzisiejszej audycji będzie napięta sytuacja na Ukrainie, też napięta sytuacja międzynarodowa. Razem z moimi gośćmi zastanowimy się, jakie wymagania powinny stawiać Moskwie, Europa i USA. A moimi gośćmi są dzisiaj dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Oraz Jarosław Guzy, politolog, publicysta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, jesteśmy świadkami agresywnego zachowania Rosji. Mowa tutaj o groźbie konfliktu militarnego na Ukrainie. Można powiedzieć, że Władimir Putin mógł dostrzec, że Zachód jest słaby. W ostatnim czasie mieliśmy właśnie do czynienia z takim szeregiem demonstracji słabości Zachodu. Chodzi tutaj chociażby o Nord Stream 2, wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu, czy też w końcu odmowę Niemców, jeżeli chodzi o sprzedaż broni Ukraińcom. Co próbuje ugrać Rosja dzisiaj względem Ukrainy? Zacznijmy od doktora Leszka Sykulskiego. Rosja przede wszystkim dzisiaj chce wymóc na Zachodzie podpisanie nowego traktatu bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, chce redefiniować obecny układ międzynarodowy, obecny układ sił. Chce budować nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego i dokładnie taki właśnie sygnał strona rosyjska już od stycznia 2021 roku wysyła do nowej administracji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Te rozmowy o stabilności strategicznej w Eurazji, toczone właśnie przede wszystkim na osi Waszyngton-Moskwa, są podstawowym punktem wyjścia dla Moskwy. Kwestia Ukrainy jest tylko i wyłącznie instrumentem, ponieważ pamiętajmy, że wojna rosyjsko-ukraińska, wojna niewypowiedziana, ale faktyczna wojna, trwa od 8 lat, trwa od początku 2014 roku. Teraz pytanie do pana Jarosława Guzego. Jakby miał ten właśnie nowy układ sił, o którym wspomniał dr Leszek Sykulski, wyglądać? I pytanie właśnie, czy Amerykanie utrzymają architekturę bezpieczeństwa w Europie? Jeżeli by się tak zdarzyło, to byłby jeden z takich czarniejszych scenariuszy, gdyby oddali Donbas wpływom rosyjskim. Znaczy Donbas, a właściwie jego część, podobnie jak część obwodu ługańskiego, jest pod kontrolą Rosji, niezależnie od tego, że Rosja utrzymuje, że kontrolują ten teren siły separatystyczne, czyli wewnątrz ukraińskie. Natomiast wracając do zasadniczego pytania, jeśli chodzi o tę architekturę strategiczną, nowy pomysł, to nie jest to nowy pomysł. To jest w gruncie rzeczy, mówimy o czymś, co zostało zarysowane w tym ultimatum, które wystosował wobec Zachodu, wobec Stanów Zjednoczonych i NATO Władimir Putin. To jest w gruncie rzeczy powrót do sytuacji z czasów Związku Sowieckiego z pewną korektą, że mamy do czynienia z Federacją Rosyjską i instrumenty kontroli obszaru, nad którym panował Związek Sowiecki, się zmieniają. Czyli w tym przypadku rzeczywiście nie chodzi tylko o Ukrainę, ale ambicje sięgają dalej. Jest mowa o wycofaniu się de facto NATO ze zobowiązań wobec nowych krajów sojuszniczych, między innymi wobec Polski, czyli wszystkich, które wstąpiły do NATO po 1997 roku. Co oznacza w gruncie rzeczy danie możliwości Rosji odzyskania kontroli nad tymi państwami, w szczególności nad Ukrainą, bo to jest taki pierwszy, najbliższy cel. Ale tak naprawdę, oczywiście tutaj możemy mówić o jakiejś architekturze, to nie jest architektura, to jest zdemolowanie obecnego systemu bezpieczeństwa, w którym my się znaleźliśmy szczęśliwie, wykorzystaliśmy swoją szansę, Ukraina nie zdążyła i rzeczywiście wstąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z tym nasze bezpieczeństwo jest na dużo wyższym poziomie, chociaż się nie jest stuprocentowe, niż bezpieczeństwo państwa ukraińskiego, które jest obecnie przedmiotem agresji. Tak naprawdę przecież kryzys nie dotyczy Ukrainy jako takiej, ale dotyczy sytuacji wobec Ukrainy wykreowanej przez Federację Rosyjską. Na samej Ukrainie nic specjalnego się nie dzieje, nawet panuje tam większy spokój niż w stolicach krajów zachodnich, które są w takiej gorączce dyplomatycznej obecnie, próbując zneutralizować te działania rosyjskie, które zresztą były przygotowane od dawna. I tutaj nawiązując do tego, co powiedział pan doktor Sykulski, rzeczywiście słabość Zachodu, też pani to o tym wspomniała w pytaniu, rzeczywiście Władimir Putin, który nie osiągnął wielkich sukcesów w 2014 roku, w każdym razie dużo mniejsze niż się spodziewał,
Następnie przez kolejne lata trwania tej wojny hybrydowej nie osiągnął praktycznie żadnych sukcesów. Teraz tych sukcesów potrzebuje i w ramach tego dalekosiężnego planu Władimir Putin chce uzyskać maksimum tego, co może, czyli w gruncie rzeczy szuka tej słabości Zachodu, licząc na to, że Zachód coś mu odda. Czy to będzie kawałek Ukrainy, czy to będzie Ukraina, czy to będzie coś więcej. Wszystko zależy nie tyle od Władimira Putina, tyle od determinacji i spoistości Zachodu. Na brak tej determinacji i na brak spoistości Zachodu Władimir Putin liczy. Władimir Putin jest oportunistą, szuka po prostu możliwości. Zawsze ma ileś scenariuszy. I tak jak było w 2014 roku, czy wcześniej, w 2008, w czasie agresji na Gruzję, po prostu chce uzyskać to, co jest możliwe w wyniku słabości przeciwnika, bo jako za przeciwnika uważa Zachód, Ukraina czy Gruzja, czy też inne kraje, takie jak Polska, które minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow nazwał sierotami po Związku Sowieckim. No to są, to nie są partnerzy, to są ewentualnie terytoria, o które z Zachodem, czy też z Waszyngtonem przede wszystkim musi się spierać Rosja i takie ambicje ma Władimir Putin. Tak, panie doktorze, jeżeli faktycznie ten cel, nie wiem, czy tak to można nazwać, ale cel strategiczny Władimira Putina się ziści, czyli jeżeli Stany Zjednoczone zostaną wypchnięte z Europy, to co to będzie oznaczało dla Polski? Na pewno będzie to oznaczało zupełnie nowe otwarcie geostrategiczne. Polska znajduje się obecnie i tak w trudnym położeniu, powiedziałbym takim geopolitycznym. Stoi przed wielkim pytaniem, przed koniecznością odpowiedzi na wielkie pytanie, czy jako społeczeństwo, jako naród opowiadamy się za tworzeniem Europy federalnej, jednego wielkiego państwa europejskiego, już nie Europy ojczyzn, ale Europy federalnej, bo przypomnę, że taki program znajduje się w umowie koalicyjnej obecnego rządu niemieckiego, tych trzech partii, czyli SPD, Zielonych i FDP. Na czele oczywiście tego rządu stoi Olaf Scholz. I to jest fundamentalne pytanie. Natomiast biorąc pod uwagę zacieśniające się partnerstwo strategiczne niemiecko-rosyjskie, no musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie to skutkowało również, tak potencjalna Europa Federalna, na prowadzenie polityki wschodniej i kto będzie tutaj miał decydujące znaczenie. Jeżeli Niemcy, no to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nasz interes będzie poświęcony na ołtarzu wielkich interesów, tych wielkich graczy. Biorąc pod uwagę, że Zachód jest obecnie słaby, co pokazał i Afganistan, to 31 sierpnia ubiegłego roku wycofanie się jednostronne Amerykanów. NATO musiało tak naprawdę zaakceptować decyzję amerykańską. A przypomnę tylko, że nawet tacy gracze jak Francja, Włochy czy Holandia nie były w stanie samodzielnie, logistycznie operować w Afganistanie, były w pełni uzależnione od Stanów Zjednoczonych i doskonale to rozumieją na Kremlu. Stąd te wszystkie rozmowy, stąd te wszystkie szczyty, które obserwowaliśmy od początku tego roku, czy to szczyt Rosja-USA 9-10 stycznia, czy Rada NATO-Rosja 12 stycznia, czy posiedzenie OBWE 13 stycznia, no tak naprawdę z punktu widzenia rosyjskiego miały o tyle znaczenie, że koncentrują się wyłącznie na tych relacjach bilateralnych. To znaczy głównym graczem i głównym partnerem do dyskusji dla Rosji są Stany Zjednoczone, co było bardzo dobrze widać po ostatniej wizycie prezydenta Emmanuela Macrona w Moskwie 7 lutego, kiedy tak naprawdę został potraktowany bardzo obcesowo, bym powiedział, w tym zakresie. Także Polska stoi przed ogromnym dylematem, bo problem nie jest tylko i wyłącznie, powiedziałbym, idący ze wschodu, czyli związany z tą rewizją ładu międzynarodowego, ale także mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o, nazwałbym to czynnik niemiecki. Widzimy tak, zachowanie Niemiec. Panie doktorze, tak, ja tutaj jeszcze wejdę w słowo, jeżeli faktycznie już teraz też pan doktor o tym wspomniał, o tym zacieśnieniu sojuszu Rosji i Niemiec, to jak będzie wówczas wyglądała ta sprawczość Polski i też Europy Środkowo-Wschodniej, nawet jeżeli chodzi o politykę energetyczną i o tą koncepcję Mittel-Europy właśnie Niemiec? No myślę, że my w Polsce bardzo często ograniczamy katalog potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej do czynnika rosyjskiego. Ilekroć mówimy o jakimkolwiek zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego RP, no to najczęściej wymienia się właśnie ten czynnik rosyjski. Natomiast biorąc pod uwagę koncepcję, którą jeszcze zaczął wdrażać Gerhard Schröder jako kanclerz Niemiec, i wcale nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie Nord Stream 1, obecnie już także Nord Stream 2, mam na myśli tak zwaną energię
Energiewende, czyli transformację energetyczną. No można powiedzieć, że jest to forma wprowadzania koncepcji Mitteleuropy innymi środkami, środkami gospodarczymi, środkami ekspansji energetycznej. I tutaj upatrywałbym również zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego, biorąc pod uwagę, że ta transformacja energetyczna, którą Niemcy no, przeprowadzają u siebie, ale także chcą przeprowadzić w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez transfer swoich wysokich technologii, poprzez być może także redystrybucję energii, jest szalenie niebezpieczny, ponieważ no ten postulat szybkiej dekarbonizacji i całkowitej denuklearyzacji Europy Środkowo-Wschodniej, odejścia czy też zaprzestania rozbudowy jakichkolwiek programów budowy energetyki jądrowej, szybkie odejście od spalania kopalin, od spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego, no może potencjalnie prowadzić do uzależnienia gospodarki polskiej od dostaw energii elektrycznej z Niemiec, czy też od uzależnić nas od wysokich technologii z Niemiec. Niewątpliwie ten czynnik technologiczny, ten czynnik energetyczny jest dzisiaj bardzo istotny w Unii Europejskiej, nawet przez pryzmat tego pakietu, który nazywa się obecnie Fit for 55, który właśnie jest szeroko wykorzystywany przez Republikę Federalną Niemiec. No a biorąc pod uwagę zachowania Niemiec od co najmniej roku 2005, czyli zacieśniające się to partnerstwo rosyjsko-niemieckie, no każe tutaj absolutnie postawić znak zapytania, czy to jest w interesie polskim, aby dzisiaj przekształcać Unię Europejską z Europy ojczyzn w europejskie państwo federalne. Przypomnę tylko już na zakończenie tego fragmentu mojej wypowiedzi, że niemieckie i rosyjskie koleje, czyli Deutsche Bahn i RZD, podpisały kilka lat temu umowę o tak zwanym kolejowym Nord Stream, czyli o możliwości transportu towarów barkami po Morzu Bałtyckim. Mówimy tutaj o eksporcie z Chin do Europy i z Europy do zachodniej Europy, do zachodniej Europy i z zachodniej Europy do Chin, tak aby ominąć terytorium Polski. I rzeczywiście takie transporty są wykonywane i to jest także potencjalne niebezpieczeństwo. Tak, właśnie. Panie Jarosławie, czy pan jakoś by się odniósł jeszcze do słów tutaj doktora Leszka Sykulskiego? No weszliśmy tutaj w inny, też bardzo istotny obszar, mianowicie funkcjonowanie Unii Europejskiej i cały kompleks zagadnień związany z funkcjonowaniem Polski. No tutaj polityka polskiego rządu jest jasna w świetle tych wszystkich koncepcji niemieckich. Przy czym ja zwrócę uwagę, że te koncepcje niemieckie, one oczywiście miały szczególną wartość po pierwsze przed 2014 rokiem. Była mowa o tym strategicznym partnerstwie rosyjsko-niemieckim. Paradoksalnie to Władimir Putin, który wabił Niemcy zawsze tą perspektywą agresją na Ukrainę w 2014 roku, spowodował odwrotne dla siebie efekty. To znaczy to strategiczne partnerstwo musiało wyhamować, niezależnie od woli elit niemieckich, przynajmniej ich dominującej części. Nie mówię tutaj o sankcjach, które zostały wprowadzone w związku z aneksją Krymu, czy też właśnie przejęciem kontroli nad fragmentami wschodniej Ukrainy przez Federację Rosyjską, ale przede wszystkim Niemcy, jeszcze za czasów Obamy, który prowadził chyba większą politykę niż w tej chwili wygląda polityka Bidena, Niemcy zostały zmuszone do skoordynowania swoich działań z Waszyngtonem właśnie. Co więcej, Putin przez tę swoją akcję w gruncie rzeczy spowodował jeszcze w końcówce kadencji Obamy powrót Stanów Zjednoczonych do Europy. Mówię tutaj już o konkretach, to znaczy te pierwsze oddziały amerykańskie, które wylądowały w Polsce nie jako część natowskich oddziałów, tych batalionów rozlokowanych na całej wschodniej flance NATO, ale jako w ramach bilateralnej umowy Stanów Zjednoczonych i Rzeczpospolitej. To była decyzja Obamy. Ona została podjęta przez Donalda Trumpa, rozwinięta. W tej chwili mamy do czynienia z powrotem, no już takim realnym, przecież sami widzimy te samoloty lądujące z oddziałami elitarnymi amerykańskimi w południowo-wschodniej Polsce. Pytanie, jak długo zostaną, w jakiej liczbie i tak dalej. I pytanie w ogóle, czy to będzie wystarczające, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski też? Znaczy, bezpieczeństwo Polski nie polega na tym, że Polska razem z sojusznikami, łącznie z tymi oddziałami natowskimi, zachodnimi, amerykańskimi, które mają przybyć w ramach szybkiego reagowania, może przeciwstawić się realnie siłą Federacji Rosyjskiej zgromadzonymi na zachodniej flance Federacji Rosyjskiej, czyli naszej wschodniej flance. Tutaj za czasów Związku Sowieckiego również ta przewaga w broni konwencjonalnej
w środkach wojskowych zgromadzonych była duża. Natomiast podstawą bezpieczeństwa Polski jest rozciągnięcie nad Polską strategicznego parasola nuklearnego przez Stany Zjednoczone właśnie. Pomijam tutaj brytyjskie czy francuskie możliwości nuklearne. To był gwarant bezpieczeństwa zachodniej wtedy tylko Europy za czasów zimnej wojny, za czasów Związku Sowieckiego. W tej chwili ten parasol obejmuje również Polskę, nie obejmuje Ukrainy. To jest ten artykuł 5 słynny, który nieustająco się podważa. Mówi się, że jest niewiele wart i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko zależy od realnej polityki. A realna polityka w tej chwili ma charakter bardzo dynamiczny, bo pewne tezy, które pan doktor Sykulski wygłosił, odnoszą się do sytuacji dużo wcześniejszej. A w tej chwili, tak jak mówiłem o odwrotnych skutkach polityki Putina z 2014 roku, tak w tej chwili również Władimir Putin spowodował niekorzystne dla siebie efekty w polityce Zachodu. Po pierwsze, ta spójność Zachodu została osiągnięta niezależnie od różnic, które ciągle występują i mogą jeszcze wystąpić w trakcie tej całej przepychanki z Rosją. Jednak ta spójność została zachowana. Przywództwo Waszyngtonu niewątpliwie w tej sprawie. Bardzo aktywna rola Wielkiej Brytanii, którą Rosja chciałaby odepchnąć od kontynentu europejskiego. No jest również coś, co przeczy tezą pana doktora, jeśli chodzi o te perspektywy współpracy rosyjsko-niemieckiej. To znaczy ten kryzys ujawnił wszystkie słabości polityki niemieckiej w kontekście współpracy sojuszniczej z krajami nie tylko takimi jak Polska czy inne kraje środkowo-wschodniej Europy, które miały być zdominowane przez politykę niemiecką. Rzeczywiście elementy takiej próby dominacji są widoczne również w mechanizmie Unii Europejskiej, ale również ta polityka zagroziła sojusznikom zachodniej Europy, bo na przykład skutki energetycznego kryzysu wywołanego przez politykę Putina są widoczne nie tylko u nas, jeśli chodzi o ceny paliw, ceny energii elektrycznej i tak dalej. To wszystko jest widoczne w krajach bogatych, bogatszych od Polski, dużo dysponujących dużo większym potencjałem obrony, takich jak Holandia, Belgia czy Włochy. No to wszystko jest widoczne. I tutaj sami Niemcy, jeżeli patrzy na wewnętrzną dyskusję w Niemczech, ostatnio taki artykuł w Tagesspiegel Spiegel, krytyczny wobec polityki niemieckiej, dziennik stwierdził, że skończyły się czasy arogancji Niemiec. Po prostu Niemcy okazały się niezdolne do bycia liderem. Wręcz przeciwnie, są podejrzanymi jako ten najsłabszy punkt w koalicji Zachodu wobec agresywnych sił, które są ewidentnie wrogie wobec Zachodu jako całości, a nie poszczególnych państw, które sobie Federacja Rosyjska wybiera na ofiarę. Tak, i tutaj postawimy teraz kropkę. Panie doktorze, jak pana zdaniem powinna wyglądać polityka bezpieczeństwa Polski dzisiaj? Czy faktycznie powinniśmy się angażować i wspierać Ukrainę? No ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy patrzeć, jak najwięksi gracze w Unii Europejskiej zachowują się wobec tego kryzysu. I tutaj nie zgodzę się z panem Jarosławem Guzem, że polityka Niemiec była inna do 2014 roku i obecnie jest inna. Myślę, że warto spojrzeć chociażby na artykuł bardzo ciekawy w magazynie Die Welt, który ukazał się dwa dni temu, 13 lutego tego roku, który wspomina, czy powołuje się na konkretne dane Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontroli Eksportu, że w 2020 roku zostało wydanych ponad 670 licencji na eksport tak zwanych towarów podwójnego zastosowania z Republiki Federalnej Niemiec do Federacji Rosyjskiej. To jest potężna liczba. Mówimy tutaj o wartości ponad 360 milionów euro. Przypomnę, podam jeszcze raz tę liczbę, ponad 670 licencji na eksport tak zwanych towarów podwójnego zastosowania do Federacji Rosyjskiej. To jest potężna liczba. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia blokady dostaw broni na Ukrainę. Chodzi o oczywiście zakupy tej broni w jednej z agencji natowskich. Wiemy doskonale i to od ministra obrony Ukrainy, Oleksija Reznikowa, i wiemy to także z doniesień niemieckich mediów, chociażby Bild o tym pisał, że Niemcy po prostu blokują dostawy broni na Ukrainę, nawet jeżeli tutaj chodzi o jakieś stare postsowieckie haubice D-30 o zasięgu zaledwie 20 kilometrów. Tak rzeczywiście jest i zresztą sama Annalena Baerbock
liderka Zielonych i obecnie szefowa dyplomacji Republiki Federalnej Niemiec również przyznaje, że Niemcy są niechętne eksportowi broni na Ukrainę. Uważają, że będzie to czynnik eskalacyjny. No, biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc te zapowiedzi Niemiec za no tak naprawdę złą monetę, mówię o zapowiedziach dostarczenia zaledwie 5000 hełmów na Ukrainę, no trudno, aby Polska dzisiaj szła w pierwszym szeregu, można powiedzieć, państw, które miałyby uczestniczyć w konflikcie potencjalnym konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Bo pan też wspominał o tym, że Ukraińcy nie podchodzą poważnie do polskiej pamięci historycznej, tak? Do polityki historycznej, że nie pozwalają chociażby na ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Tak, no biorąc pod uwagę fakt, że na przykład minister obrony Wielkiej Brytanii, sekretarz do spraw obrony Ben Wallace mówi o tym, że żołnierze brytyjscy w razie jakiejś kolejnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie pojadą walczyć po stronie Ukrainy, no to nie widzę absolutnie powodu, dla których Polska miałaby tutaj ryzykować. Tym bardziej, że te stosunki z Ukrainą są niezwykle napięte, mają bardzo, no można powiedzieć, także tą bardzo istotną, złą stronę medalu, biorąc pod uwagę nie tylko kwestie blokowania przez stronę ukraińską, prawda, no, kwestii upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu, no ale także kwestia blokady polskiego eksportu i importu z Chin. No tutaj mówię o tym pierwszym kroku z 30 listopada ubiegłego roku i z 20 stycznia tego roku, kiedy strona ukraińska zabroniła w ogóle wykorzystywania wagonów kolei ukraińskich właśnie do tranzytu w stronę Polski i z Polski w stronę na przykład Chin. Wiemy doskonale, że spółka PKP LHS, linia hutnicza szerokotorowa, straciła całkiem spore pieniądze w grudniu ubiegłego roku, ponieważ strona ukraińska zablokowała ponad 80 pociągów z Chin do Polski i 6 pociągów z Polski do Chin. Widzimy tutaj także takie, no można powiedzieć, akty wrogie wobec państwa polskiego, kiedy minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu ubiegłego roku odwiedza Stanisławów, a w hotelu, w którym się toczą te rokowania, wywieszana jest banderowska czerwono-czarna flaga, no, która się kojarzy Polakom po prostu najgorzej, jak tylko się da. Więc w tym kontekście uważam, że pewien dystans i no, konieczność, że tak powiem, wywierania wpływu na Ukrainę, jeśli chodzi o kwestie chociażby symboliki, kwestie polityki historycznej, jest tutaj jak najbardziej wskazany. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że Polska w roku 1939 no, weszła jako pierwsza do większego europejskiego konfliktu, no myślę, że powinniśmy tutaj wyciągnąć z tego wnioski. Tym bardziej, że czołowe państwa nie tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle NATO wcale się nie śpieszą do tego, aby wysyłać swoich żołnierzy, aby ryzykować właśnie krwią swoich obywateli. No, przykład Wielkiej Brytanii, przykład Stanów Zjednoczonych czy przykład Niemiec jest tutaj moim zdaniem bardzo charakterystyczny. Tak, panie Jarosławie, może Polska wizerunkowo zyskuje na tym, że właśnie, że... Nie, to nie chodzi o wizerunek. No, poza tym, przepraszam, z wypowiedzi pana doktora wynika, że Polacy mają zamiar wziąć udział w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, czyli wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Ja przepraszam, o tym nie słyszałem. Polska pod tym względem nie różni się, jeśli chodzi o stanowisko, od innych krajów zachodnich. Tutaj no, nie chciałbym bezpośrednio polemizować prawie co drugim zdaniem pana doktora. Między innymi, jeśli chodzi o 1939 rok na przykład, no przepraszam, Polska nie wystąpiła w obronie Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 roku, atakując od wschodu Niemcy hitlerowskie, tylko Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. To jak się zachowali sojusznicy, czy nam pomogli we wrześniu, czy nie, dyskutują o tym historycy od dawna i to są tezy zresztą znane polskiej publiczności. Podobnie zresztą jak cała sprawa tego konfliktu historycznego z Ukrainą, który czeka na rozwiązanie, czeka również na mądre posunięcia dalekosiężne polskiego rządu, których trochę brakowało przez ostatnie dziesięciolecia, jeśli chodzi o uświadomienie Ukraińcom, z jakim problemem sami mają do czynienia, jeśli chodzi o ich przeszłość historyczną. W tym momencie, jeśli chodzi o te przewozy kolejowe, to rzeczywiście doszło do takiej blokady. Ta blokada została zdjęta no, w wyniku między innymi tych częstych kontaktów ostatnio i bardzo przyjaznych między polskimi organami rządowymi, polskim prezydentem, a odpowiednikami na Ukrainie. Oczywiście to był taki konflikt typowo-gospodarczy, bo przecież chodziło o między innymi komunikacje czy też licencje transportowe dla kierowców z Ukrainy. My sami się o to spieramy z Zachodem, z zachodnią Europą. Dostaliśmy mocno po głowie w tej sprawie.
bo wszystkie instrumenty Unii Europejskiej, łącznie z Trybunałem Sprawiedliwości, zostały użyte, żeby pogłębić konkurencyjnie nasz bardzo konkurencyjny transport drogowy, jeśli chodzi o przewozy tak zwane kabotażowe. No to jest cała masa problemów. Zarówno na wschód, jak i na zachód te problemy są inne, ale w tej chwili rozmawiamy głównie o kwestii bezpieczeństwa i tutaj, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to naszą mądrością jest to, że wspieramy Ukrainę nie tylko w imię szlachetnych zasad, ale w imię swoich własnych interesów. Po prostu odsunięcie groźby agresji od nas przez to, że sąsiadujemy z dużym krajem, ze sporym potencjałem, niewykorzystanym zresztą, z którym budujemy pozytywne stosunki i ten kraj bierze na siebie z natury rzeczy, z natury swojego położenia, tradycji historycznej również, większy ciężar potencjalnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Ja przypominam, że tutaj Rosja jest agresorem, nie są agresorem. Nawet Niemcy, niezależnie od tego, jakie grzechy mają na sumieniu i ciągle je popełniają, bo do tej listy, którą wymienił pan doktor, ja mógłbym dołożyć jeszcze sporo, jeśli chodzi o relacje biznesowe niemiecko-rosyjskie na przykład. No sami Niemcy na tym się zastanawiają, skąd się bierze to rusofilstwo niemieckie. Niektórzy sięgają aż do czasów napoleońskich. Faktem jest, że Niemcy i Rosja, jeśli chodzi o myślenie geopolityczne, ciągle tkwią nie tyle nawet w czasach Związku Sowieckiego, ale w XIX wieku. Jeśli sięgnąć do tej tradycji Europy po kongresie wiedeńskim, Europy metternichowskiej, no kiedy Polski po prostu nie było. My staramy się odwrócić tę sytuację i szukamy sojuszników w tej sprawie. I jeśli chodzi o nasze relacje obecne, to pominąwszy to, że w własnym interesie wspieramy Ukrainę, tak? Niemcy pierwsze były zwolennikiem ustami Manfreda Wernera, ministra obrony Republiki Federalnej Niemiec, pierwsze były zwolennikiem przystąpienia Polski do NATO. Nie z tego powodu, że tak bardzo nam dobrze życzyli, ale z tego powodu, że chcieli się oddzielić, traktowali nas jak państwo buforowe, oddzielić się od czegoś, co po Związku Sowieckim zostało w postaci Rosji, Federacji Rosyjskiej właśnie, słusznie spodziewając się, że z sąsiedztwem, z Federacją Rosyjską będą kłopoty, więc lepiej sąsiadować i robić interesy, ale z oddali. No i powiedzmy sobie szczerze, brutalnie. Czyli to jest taki gwarant naszego bezpieczeństwa ukraińskiego. No dla nas również Ukraina jest tym krajem, potencjalnie Białoruś byłaby, teraz jest o wiele trudniejszej sytuacji, też byłaby tym krajem strategicznie ważnym, ponieważ oddzielałaby nas od Federacji Rosyjskiej. Graniczenie z Rosją, z Kaliningradem stanowi wystarczający kłopot, więc odsunięcie Rosji od naszych terytoriów jest po prostu w naszym interesie. Jeżeli Ukraińcom na tym zależy w imię ich własnych interesów, obrony swojej własnej suwerenności, to my ich w tym wspieramy, niezależnie od tego, że wspierać będziemy się z nimi również w wielu innych sprawach. To są kwestie konfliktowe dotyczące na przykład obecności ukraińskiej w wyniku układu stowarzyszeniowego na wspólnym rynku europejskim. My Ukraińcom blokowaliśmy na przykład eksport niektórych produktów konkurencyjnych w stosunku do naszych, oskarżając ich o nieuczciwe praktyki konkurencyjne. No i jest cała masa rzeczy, które dzieją się między normalnymi państwami i my musimy walczyć o swoje, w Unii Europejskiej oczywiście, bronić swoich własnych interesów. Mimo że mamy przeciwko sobie bardzo silną koalicję, musimy wykorzystać wszystkie instrumenty. Zdajemy sobie sprawę, że pod jaką presją jesteśmy, presją tej orkiestry krajów zachodniej Europy, które w imię swoich egoistycznych interesów pod przewodnictwem Niemiec próbują zdusić naszą konkurencyjność, bo po prostu rośniemy za szybko. Jesteśmy krajem na dorobku, ale krajem, który potencjalnie zaczyna konkurować z największymi w Europie, w zachodniej Europie i nie będą nas za to lubić. Więc tutaj po prostu musimy cały czas analizować swoje interesy, bardzo trzeźwo patrzeć. W naszym interesie jest obecność, maksymalna obecność amerykańska, ale również brytyjska na kontynencie europejskim. I ja widzę tutaj po pierwsze zwiększoną rolę Waszyngtonu obecnie w wyniku tego kryzysu wywołanego agresją Rosji wobec Ukrainy. Zwiększoną obecność Wielkiej Brytanii. To jest na przykład propozycja powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, czyli organu, który uwzględniałby również obecność Wielkiej Brytanii, która w wyniku Brexitu znalazła się poza Unią Europejską. Dla nas jest to bardzo istotne. I powtórzę jeszcze moją tezę z pierwszej wypowiedzi. Niemcy bardzo osłabiły swoją pozycję
i w gruncie rzeczy skompromitowały się swoją polityką wobec Rosji. To jest widoczne gołym okiem praktycznie dla wszystkich. Również dla Amerykanów, bo ja przypomnę, że jednym z błędów administracji Joe Bidena w zeszłym roku był powrót do czasów Obamy, jeśli chodzi o postawienie na Niemcy jako solidnego, podstawowego partnera we wszystkich możliwych dziedzinach, łącznie z bezpieczeństwem na kontynencie europejskim. Niemcy się w tej roli całkowicie skompromitowały i Waszyngton to doskonale wie. Waszyngton również wie, że liczenie na to, że Rosja... Z Rosją można ułożyć sobie poprawne stosunki po to, żeby móc zająć się rywalizacją z Chinami, jest niemożliwe, ponieważ Putin odrzucił tę propozycję, którą mu Joe Biden złożył w zeszłym roku i Putin wręcz przeciwnie zdecydował się rzucić wyzwanie całemu Zachodowi, a przede wszystkim Waszyngtonowi. No i będzie ponosił konsekwencje tego, ponieważ takiej atrakcyjnej propozycji nie dostanie. Ja mam nadzieję, że między innymi dzięki funkcjonowaniu Polski w tym samym układzie zachodnim, już jako partnera, czego mieliśmy dowody w trakcie kryzysu, polityka wobec Ukrainy, polityka wobec Rosji będzie korzystna dla naszego kraju. Między innymi, że nie wrócimy do czegoś, o czym marzy Putin, czyli o nowym Monachium i nowej Jałcie. My doskonale pamiętamy, jak bardzo fatalne dla nas historycznie, jakim kosztem te porozumienia były zawierane. Nie chcemy tego dla Ukraińców, ale jeżeli dla Ukraińców, to również w jakiś sposób dla nas. To jest groźna perspektywa. Tak, panie doktorze, ja chciałam jeszcze dopytać o tą sprawę realności tak naprawdę groźby militarnej Rosji i wejścia na Ukrainę. I dzisiaj pojawiły się takie informacje, że Rosja wycofała część wojsk z granicy z Ukrainą. I czy faktycznie dojdzie do tego zaostrzenia konfliktu 16 lutego, jak przewidywał przynajmniej wywiad amerykański? I czy wycofywanie części wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą nie należy traktować tego jako próby ośmieszenia Amerykanów? Jest to przede wszystkim gra na eskalację i deeskalację. To, co robią dzisiaj media zachodnie, zachodnioeuropejskie, ale także część mediów w Polsce, jest to moim zdaniem włączanie się w całą operację informacyjno-psychologiczną prowadzoną przez rosyjskie służby specjalne. Analizując, zajmując się naukowo Rosją, rosyjską myślą geostrategiczną, geopolityczną, przyznam szczerze, że nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją, że Rosjanie kiedykolwiek dokładnie świat informowali, kiedy zamierzają przeprowadzić jakąś operację, aneksję jakiegoś terytorium, wkroczenie na jakieś terytorium. No myślę, że to jest takie myślenie zupełnie naiwne o polityce międzynarodowej, o polityce rosyjskiej, traktujące Rosjan jak amatorów, całkowicie podejście absolutnie lekceważące, oparte na ignorancji. Moim zdaniem absolutnie... Tylko to były doniesienia z amerykańskiego wywiadu, to można było... No wie pani, to takie tabloidy jak The Sun czy The Mirror rzeczywiście podawały nawet konkretną godzinę, tak? O trzecią rano, tak? Czyli drugą czasu polskiego, że coś takiego ma być i powoływały się na jakieś anonimowe źródła w amerykańskim wywiadzie. To może znaczyć bardzo wiele, może nie znaczyć kompletnie nic tego typu sformułowania dziennikarzy. Pytanie, komu to służy, bo ta atmosfera strachu, atmosfera paniki, wycofywanie dyplomatów przez część krajów z Ukrainy, wycofywanie się inwestorów, atmosfera ogromnego ryzyka, geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego, która jest wokół Ukrainy, no na pewno nie służy gospodarce ukraińskiej. Natomiast jeśli chodzi o cel Rosji, celem Rosji moim zdaniem absolutnie nie jest pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, na pewno nie jest okupacja całej Ukrainy, na pewno w tym momencie nie jest jakiś szturm na Kijów. To są moim zdaniem absurdalne tezy. Oczywiście one są, mówiąc takim językiem młodzieżowym, takim językiem internetowym, clickbaitowe. One sprzyjają, że rzeczywiście te tytuły się lepiej sprzedają, że mamy większą oglądalność różnego rodzaju właśnie publikacji w internecie, natomiast absolutnie nie mają moim zdaniem nic wspólnego z geostrategią rosyjską. W mojej ocenie dzisiaj Władimir Putin gra przede wszystkim w taką, powiedziałbym, bardzo literalną, dosłowną realizację porozumień mińskich, tych z września 2014 roku i z lutego 2015 roku. I gra strony rosyjskiej, ta gra eskalacyjno-deeskalacyjna, ma na celu przede wszystkim skłonienie Zachodu, aby właśnie kraje zachodnie wywarły nacisk na Kijów, aby
ten właśnie realizował te porozumienia mińskie. Jeśli przyjrzymy się wypowiedziom prezydenta Macrona z 8 lutego w Kijowie, kiedy powiedział, że gwarantem suwerenności państwowej Ukrainy jest właśnie realizacja porozumień mińskich, no to widzimy, że częściowo te działania propagandowe rosyjskie przynoszą swój skutek. I zresztą, jeśli spojrzymy na wypowiedzi właśnie także polityków niemieckich, czy no w ogóle w tym formacie normandzkim, tej właśnie osi Paryż, Berlin, Moskwa, to rzeczywiście tutaj ten nacisk jest położony na te porozumienia mińskie. A gdyby rzeczywiście one były wprowadzone, no to musimy wiedzieć, że Donbas, czy w ogóle no, Doniecka i Ługańska Republika Ludowa miałyby bardzo szeroki zakres samodzielności, mogłyby podpisywać umowy międzynarodowe, także jeśli chodzi o stacjonowanie obcych baz wojskowych, czy też sojuszniczych baz wojskowych. No i mielibyśmy do czynienia ze zmianą konstytucji Ukrainy. Ukraina mogłaby tutaj stać się państwem o charakterze federacyjnym. Ukraina federalna to Ukraina słaba, to Ukraina, gdzie będzie generowany potencjał protestu, gdzie będą rozwijane różnego rodzaju ruchy separatystyczne. I niewątpliwie w to dzisiaj gra Rosja. Przedłużanie się tego konfliktu jest w interesie Rosji, ponieważ Ukraina, która ma konflikty graniczne, która jest w stanie wojny, no nie może wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. To jest jakby oczywista sprawa z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Natomiast pełnoskalowy konflikt absolutnie Rosji nie jest potrzebny. Operacje psychologiczno-informacyjne, działania hybrydowe, wzmacnianie różnego rodzaju czynników destabilizacyjnych, decentralizacyjnych na Ukrainie, łącznie z możliwością zmiany władzy w tym państwie, to są cele dzisiaj Federacji Rosyjskiej. Panie Jarosławie, czy w razie zaostrzenia konfliktu z Ukraina będzie mogła liczyć na realne wsparcie ze strony USA? Takie realne wsparcie już jest. No, o tym świadczy po prostu ta ilość transportów z bronią, uzbrojeniem, wyposażeniem wojskowym, które wylądowały na Ukrainie. Zresztą do tego wszystkiego dołożyła się i Wielka Brytania. To było dosyć spektakularne. Rosji się to bardzo nie podobało, bo rzeczywiście z punktu widzenia ewentualnych kosztów agresji to ten typ uzbrojenia, który został dostarczony, zresztą przypomnę jeszcze pociski Javelin, które my kupujemy, a które dostał również Ukrainę za czasów Trumpa, no to są te wszystkie rzeczy, które jeżeli byłyby na miejscu w momencie agresji rosyjskiej na wschodniej Ukrainie, to ta agresja mogłaby się nie powieść, w każdym razie nie w takim stopniu. Więc to realne wsparcie jest. Jest to wsparcie polityczne, jest wsparcie militarne, oczywiście poza udziałem bezpośrednim w konflikcie. Można założyć, że w przypadku agresji, ja też nie jestem zwolennikiem tezy, że ta agresja była podstawowym wyborem Władimira Putina i nie dochodzi do skutku z rozmaitych powodów w tej chwili. Ja myślę, że ta cała operacja to była wielka operacja polityczno-dyplomatyczna i rzeczywiście tu chodzi przede wszystkim o schołdowanie sobie Ukrainy ponownie, znaczy odzyskanie kontroli nad całym krajem, a nie nad jakimś kolejnym kawałkiem terytorium, co mogło być bardzo kosztowne i wołać perturbacje w Rosji również. Ja zwrócę uwagę, że w samej Rosji z kręgów wojskowych paradoksalnie i to zarówno oficerów poza służbą czynną, ale również oficerów w służbie czynnej, to wysokiej rangi, no, podnosiły się głosy, że ta cała awantura Putina, jeżeli miałaby rzeczywiście zakończyć się wojną, nawet na ograniczoną skalę, to jest po prostu coś, do czego nie wolno dopuścić. I ja zwrócę uwagę również, że Putin jest schyłkowym dyktatorem. Ma wszystkie nici władzy w swoich rękach, ale ta władza jest słaba, ponieważ oczywiście nie chodzi o jakąkolwiek demokratyczną rewolucję w Rosji. To chodzi o to po prostu, że jego potencjalni następcy już ostrzą sobie zęby zarówno na jego władzę, jak i na te miliardy, które ukradł Rosjanom, bo przecież jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Podobnie zresztą jak jego akolici, jego dwór, który zgromadził ogromny majątek, eksploatując właśnie swoje własne społeczeństwo, swój własny kraj. Ostatnio słyszeliśmy o jachcie Putina, prawda? No, przecież Putin nigdy nie zarobił tylu pieniędzy, żeby mógł sobie zafundować kosztowny jacht w niemieckiej stoczni, który właśnie uciekł z Hamburga po to, żeby przypadkiem nie stać się obiektem sankcji.
Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o militarną agresję, ja myślę, że to po prostu była cały czas przede wszystkim groźba. Chociaż Putin, jak wskazuje na to jego operacja z 2014 roku, zawsze ma do wyboru ileś scenariuszy. I ze scenariuszem militarnym również należało się liczyć. Po prostu jeżeli byłoby to możliwe, w sensie poniesienia małych kosztów zarówno na Ukrainie, w postaci ofiar chociażby, no, oporu, z którym by się ta inwazja spotkała, jak i sankcji, rzeczywiście sankcji nie tak symbolicznych jak te, które obowiązują od 2014 roku, ale realnych, no to rzeczywiście te koszty byłyby za duże i w związku z tym ta operacja już bardzo szybko okazała się całkowicie nieopłacalna, więc myślę, że z tego scenariusza, który był i tak mało prawdopodobny, zrezygnowano. Natomiast teraz rzeczywiście będą próby osłabienia Ukrainy i tu jest wielkie pole dla Zachodu, aby tę operację Putinowi uniemożliwić. A tutaj pan doktor mówił o literalnej realizacji porozumień mińskich. No mam nadzieję, że nie miał na myśli kremlowskiej interpretacji tych porozumień, bo ta kremlowska interpretacja oznacza de facto uznanie legalnej władzy tego grona, no co tu mówić, podejrzanych osób, które w imieniu Federacji Rosyjskiej obecnie za pomocą no siły, co tu dużo mówić, kontrolują to terytorium. A są to osoby podejrzanej konduity, wywodzące się często z kręgów kryminalnych, czy też ze struktur siłowych, skorumpowanych struktur siłowych z tych wschodnich rejonów, które poszły na służbę Rosji po prostu. Więc uznanie ich przez Ukrainę jest mało możliwe. Ja myślę, że nacisk Francji i Niemiec, założywszy, że Waszyngton by im na to pozwolił, a nacisk na Ukrainę, aby uznać tę moskiewską interpretację porozumień mińskich, jest niemożliwy, a poza tym nie przyniosłby skutku. Tutaj jasne jest stanowisko charakterystyczne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, że te porozumienia mińskie oczywiście mają doprowadzić do rozwiązania problemu, ale nie kosztem suwerenności Ukrainy. A o suwerenność Ukrainy o to chodzi. Te obwody Ługańskie i Donieckie, właściwie ich części kontrolowane przez Rosję, miały być koniem trojańskim wewnątrz państwa ukraińskiego. Rzeczywiście tak pan doktor słusznie stwierdził. Miałyby osłabić to państwo, w gruncie rzeczy pozwolić na dosyć swobodną penetrację przez interesy rosyjskie i ponowne podporządkowanie Kremlowi. Czy to się stanie? No, futurologami nie jesteśmy, więc nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Za dużo tutaj czynników wchodzi w grę. Na pewno Putin już się rozczarował w tym momencie. Rozczarował się poziomem determinacji społeczeństwa ukraińskiego. Względną siłą, wiemy, że o wszystkich jego słabościach, państwa ukraińskiego. No i również tą determinacją Waszyngtonu i Zachodu, aby jednak powstrzymać te zapędy Putina. Mhm. Tak jak mówiłem poprzednio, w 2014 roku Putin się przeliczył, ponieważ oprócz efektów, którymi się szczycił, dzięki którym propaganda jego mogła zyskać dla niego wysokie poparcie społeczne w Rosji, to jednocześnie osiągnął odwrotne efekty. I teraz też osiąga odwrotne efekty od zamierzonych. Także zyski i koszty tutaj się co najmniej równoważą, a myślę, że w dłuższej perspektywie na tym traci. Ja tutaj już chciałabym oddać głos panu doktorowi Sykulskiemu. Czy faktycznie pan też byłby takim optymistą, jeżeli chodzi o realne wsparcie USA dla Ukrainy? No nie, oczywiście, że nie jestem tutaj takim optymistą, tym bardziej, że pamiętam rok 2014, pamiętam sytuację na Krymie, gdzie stacjonowało kilkanaście tysięcy żołnierzy i marynarzy ukraińskich, uzbrojonych po zęby, dysponujących flotą, dysponujących artylerią, lotnictwem, wojskami specjalnymi, pododdziałami wojsk specjalnych itd., itd. A doskonale wiemy, z jaką łatwością Rosjanie, bo zielone ludziki, które zajęły wtedy Półwysep Krymski, to przecież Rosjanie zajęli ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Zbigniew Brzeziński, już nieżyjący amerykański geostrateg, pytany przez jedną z polskich dziennikarek jeszcze w Polsce podczas swojego jednego z pobytów, dlaczego Stany Zjednoczone wówczas nie wystąpiły zbrojnie po stronie Ukrainy. No przecież mogły się powołać chociażby na memorandum budapesztański z 1994 roku, którego no tutaj można powiedzieć gwarantem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy
właśnie Stany Zjednoczone były. Ukraina zrzekła się broni jądrowej jako dziedzic Związku Sowieckiego w zamian za gwarancje amerykańskie, brytyjskie i rosyjskie. Zapytany wprost, dlaczego Stany Zjednoczone wówczas nie pomogły Ukrainie bezpośrednio, nie w sensie dostaw uzbrojenia, pomocy dyplomatycznej i słów otuchy, ale po prostu zbrojnie, odpowiedział z pełną taką rozbrajającą, bym powiedział nawet szczerością, że no, trudno pomóc komuś, kto nie chce sobie sam pomóc. No, jakby tutaj jasno wskazał na to, że strona ukraińska nie zrealizowała operacji antyterrorystycznej na Krymie, mimo iż Kijów miał takie możliwości i z łatwością tak naprawdę, gdyby chciał, gdyby były takie czynniki polityczne i taka wola polityczna w Kijowie, to wówczas bez żadnego problemu tak naprawdę można było tych kilkuset zielonych ludzików wyprzeć z Półwyspu Krymskiego. I myślę, że to nie jest kwestia właśnie ani uzbrojenia, ani nawet nowoczesnego uzbrojenia, ani wyposażenia, ani wsparcia dyplomatycznego, tylko kwestia wewnętrzna Ukrainy, tego jak Ukraina jest bardzo mocno spolaryzowana. Moim zdaniem bardzo wątpliwe jest i ja uważam, że praktycznie niemożliwe w obecnej układance geopolitycznej, aby Stany Zjednoczone bezpośrednio wystąpiły zbrojnie po stronie Ukrainy, zważywszy na to, że konflikt rosyjsko-ukraiński jest konfliktem regionalnym, natomiast głównym konfliktem geopolitycznym, głównym starciem geopolitycznym, jakie dzisiaj obserwujemy na arenie międzynarodowej, to jest konflikt amerykańsko-chiński, słynny pivot amerykański na Pacyfik z 2011 roku. Zwrócenie strategicznej uwagi właśnie na tamten region dzisiaj determinuje politykę amerykańską. Dzisiaj wpływa w sposób znaczący i te nowe sojusze, które się tworzą, takie jak sojusz Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, próba przeciwstawiania się Chinom właśnie chociażby na Morzu Południowochińskim, no to dzisiaj przykuwa uwagę strategów amerykańskich, a z istotniejszych jeszcze regionalnych konfliktów, jeszcze bardziej istotnych niż konflikt rosyjsko-ukraiński, należy moim zdaniem bardzo poważnie podejść do groźby wybuchu konfliktu izraelsko-irańskiego, biorąc pod uwagę ten fakt, że nowy rząd Izraela od jesieni ubiegłego roku, rząd Naftalego Bennetta, wprost artykułuje tego typu właśnie argumentację, że Izrael zagrożony o swój byt może dopuścić się jednostronnego, niekonsultowanego ze Stanami Zjednoczonymi uderzenia na Iran, no co doskonale wiemy miałoby ogromne przełożenie na całą międzynarodową architekturę bezpieczeństwa i na cały ten wygląd globalnej szachownicy. Zatem my oczywiście z punktu widzenia naszego położenia geograficznego lubimy patrzeć polonocentrycznie, lubimy patrzeć w taki sposób, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński jest czymś centralnym dla świata, ale patrząc z perspektywy z lotu ptaka, patrząc z nieco szerszej perspektywy geostrategicznej, to jest jeden z bardzo wielu konfliktów. Tak, i tutaj niestety już będziemy musieli stawiać kropkę, nie wystarczy już nam czasu na podsumowanie. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Jarosław Guzy. Już nic nie mogę odpowiedzieć, bardzo mi przykro. A nie, dobrze, Panie Jarosławie, niestety już, rozumiem. Już nie mamy czasu, ale będziemy do tego tematu na pewno wracać i wtedy na pewno udzielę Panu głosu. Oraz dr Leszek Sykulski był dzisiaj moimi i Państwa gość. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Dziękuję.